WordPress przy odrobinie wiedzy to szalenie prosta platforma, za pomocą której każdy, nawet mniej doświadczony użytkownik, może stworzyć w bardzo prosty i szybki sposób swoją stronę samodzielnie. Istnieje jednak wiele pułapek oraz niebezpieczeństw, których powinni unikać zwłaszcza osoby początkujące i zaczynające pracę z tą platformą. Intuicyjność i łatwość obsługi tego systemu niestety nie załatwi za nas podstawowych procesów chroniących nasze bezpieczeństwo i stabilność tworzonej strony. Niektóre błędy, które wymienimy w tej liście, nie przyczynią się bezpośrednio na działanie strony, natomiast inne mogą mieć już duży wpływ na problemy związane z działaniem witryny, jak chociażby najważniejszy utrata danych, włamanie lub po prostu zakłócenie funkcjonowania stabilności. Dobrym sposobem, aby przygotować się do korzystania z WordPressa i uniknąć popełniania błędów, jest nauka od tych, którzy te błędy mają już za sobą. Dlatego przedstawiamy listę rzeczy, na które powinniście zwrócić szczególną uwagę jako początkujący użytkownicy przy pierwszych krokach z WordPressem. Oczywiście doświadczeni użytkownicy również mogą obejrzeć ten filmik i zapoznać się z tą listą kontrolną, ponieważ jak wiadomo, rutyna jest zgubna i czasem warto przypomnieć sobie niektóre wiadomości. Dobra, przechodzimy do naszej listy i pierwsze co to słabe hasło. Słabe hasło do logowania w WordPressie. Przejdźmy sobie do naszego profilu i tutaj mamy nasz login. Mamy nasz login i mamy hasło. Słabe hasło to niestety zły nawyk. Nie chodzi tutaj już o samego WordPressa, lecz również o wszystkie inne miejsca, gdzie musimy podać hasło, czy jest to poczta mailowa, czy jest to konto bankowe i tak dalej. Wszędzie dysponujemy hasłami. W WordPressie stworzenie silnego hasła jest bardzo ważne, ponieważ dziennie za sprawą jego dużej popularności przeprowadzonych jest tysiące ataków na witryny oparte właśnie o ten system. Powinniśmy zatem zadbać o bezpieczeństwo naszej strony i już od pierwszego dnia, już od tworzenia naszego profilu musimy stworzyć bardzo silne hasło. Jeśli mówimy o silnym haśle, to oczywiście musi ono różnić się od tych, których używamy w innych miejscach, czyli jeśli używamy dane hasło na poczcie mailowej lub w innej stronie, to tutaj użyjmy innego. Hasła powinny być różne do każdej usługi. Oczywiście hasła typu 1234, QWERTY również odpadają. Hasło musi być silne. Mamy tu wskaźnik, który mówi nam, jak silne jest hasło. Jak widzimy, dla WordPressa takie hasło to silne hasło. Oczywiście nie sposób zapamiętać takiego hasła i wpisać go z pamięci, dlatego warto korzystać z programów, które oferują nam zapamiętywanie haseł do różnych usług, z których korzystamy. Zobaczmy, co się stanie, gdy wpiszę hasło 1, 2, 3, 4, 5. Bardzo słabe. Oczywiście jest to jedno z gorszych haseł, lecz nadal bardzo często używanych. Słabe hasło to po prostu zaproszenie do włamania. Jeśli jesteśmy tutaj już w zakładce profil, to kolejny błąd: używanie nazwy użytkownika admin. Domyślnie platforma wykorzystuje admin jako login administratora do strony. Używając domyślnego loginu admin, wysyłamy po prostu do hakerów zaproszenia na przejęcie kontroli nad naszą stroną. Dlatego już przy instalacji użyjmy innego loginu i jeśli tutaj w zakładce wszyscy użytkownicy mamy login admin, to zalogujmy się jako admin, stwórzmy nowego użytkownika,
Następnie zalogujmy się jako nowy użytkownik i usuńmy użytkownika o nazwie admin. Użytkownik o nazwie admin po prostu nie może istnieć tutaj na liście użytkowników. Jest to bardzo duży błąd. Kolejny błąd to instalacja wielu wtyczek. Oczywiście wtyczek do WordPressa znajdziesz setki tysięcy. Katalog wtyczek jest bardzo, bardzo bogaty. Znajdziesz tam niemal wszystkie funkcje, jakie potrzebuje Twoja strona. Te wszystkie funkcje z pewnością są dla Ciebie nie lada atrakcją, ponieważ jako świeży upieczony użytkownik możesz za pomocą praktycznie dwóch kliknięć dodać do strony bardzo fajne funkcje. Ale zastanów się, czy na pewno potrzebujesz wszystkich tych funkcji, których instalujesz za pomocą wtyczek. Czy na pewno one są potrzebne? Pamiętaj, że instalując wiele wtyczek, po pierwsze, możesz znacznie obniżyć wydajność działania Twojej strony, ponieważ im więcej wtyczek, tym spada szybkość działania, wydajność i stabilność strony. A po drugie, i chyba ważniejsze, wiele wtyczek to również o wiele większa szansa na ataki. Wtyczki są jednym z najczęściej hakowanych miejsc, jeśli chodzi o WordPressa, dlatego jeśli posiadasz ich dużą liczbę, otwierasz znów furtkę do ataków. Nie zawsze twórcy wtyczek nadążają na bieżąco z wypuszczeniem aktualizacji. Czasem po prostu osoba, która dokonuje włamań, jest przed nimi. Jeśli mówimy o włamaniach, to znów kolejna sprawa, kolejny częsty błąd to ignorowanie aktualizacji. Tak jak w tym wypadku, widzimy, że istnieje najnowsza wersja WordPressa, którą powinniśmy zainstalować. Aktualizacje są zawsze wypuszczane z jakiegoś powodu, poprawiają one bezpieczeństwo oraz stabilność strony. Dlatego chcąc zapewnić sobie spokojny sen, należy je po prostu robić. Codziennie nad WordPressem pracują setki ludzi, starając się na bieżąco wypuszczać łatki do wykrytych zagrożeń, które są często zgłaszane przez samych użytkowników WordPressa. Stąd właśnie biorą się aktualizacje. Jeśli ich nie robisz, zostawiasz po prostu otwartą furtkę dla włamań. Jeśli nie robisz aktualizacji już jakiś czas, na przykład parę lat, i powiedzmy, że będziesz chciał zainstalować nową wtyczkę lub dodać nowy motyw, to może okazać się, że twój stary WordPress nie współgra po prostu z nowymi wtyczkami, z nowymi szablonami. Jeśli mówimy o aktualizacjach, to pamiętaj nie tylko o głównym silniku, czyli te informacje o nowych aktualizacjach zawsze znajdziesz tu u góry, ale pamiętaj również o aktualizacji zainstalowanych wtyczek. Jak widzimy, tutaj również mamy informację, że istnieje nowsza wersja. Klikamy po prostu zaktualizuj. I następny błąd, który sobie omówimy, to edycja plików, można powiedzieć, na żywo. O co chodzi? Jeśli coś chcemy zmienić w kodzie strony, nigdy nie róbmy tego na oryginalnych plikach, na których jest nasza strona. Dlaczego? Ponieważ w razie błędu możemy po prostu nie odzyskać strony, jeśli nie posiadamy kopii bezpieczeństwa. Najlepiej zmieniając coś w plikach, czy to w szablonie, wtyczkach, czy też ogólnie w WordPressie, najlepiej mieć działającą kopię całej strony na innym serwerze w celach testowych. Może to być oczywiście serwer online, ale również serwer lokalny zainstalowany na komputerze w celach testowych. Nawet drobna zmiana w kodzie może całkowicie spowodować utratę danych i płynności działania strony. Więc jeśli jesteś początkującym użytkownikiem, tym bardziej powinieneś zadbać o to, by nie edytować plików oryginalnych, które masz na stronie. Dlatego zawsze rób kopie zapasowe Twojej strony oraz pracuj na tych kopiach.
Okej, okay, kopia zapasowa. Przed momentem wspominaliśmy o niej i tutaj należy zatrzymać się na chwilę w tym temacie jeszcze raz, ponieważ kopia zapasowa to bardzo częsty błąd popełniany nawet przez doświadczonych użytkowników. Jak mówią, ludzie dzielą się na osoby, które robią kopie zapasowe oraz na osoby, które te kopie dopiero będą robić. Jeśli pracujesz nad swoją witryną latami, nic tak nie boli jak utrata danych z powodu awarii i właśnie z powodu braku kopii zapasowych. Pracujemy nad swoją witryną latami, piszesz nowe artykuły i nagle w wyniku włamania czy też instalacji złośliwego oprogramowania po prostu wszystko przepada. W tym wypadku kopia zapasowa może uratować Twoje cenne dane. Dlatego rób regularnie kopię całej strony, czyli wszystkich plików, które znajdują się na serwerze, plus do tego oczywiście baza danych. Istnieją wtyczki do automatyzacji tego procesu. Wystarczy zainstalować, odpowiednio skonfigurować i kopie zapasowe będą tworzone automatycznie co jakiś czas. Kolejny częsty błąd to ściąganie wtyczek i motywów z niewiarygodnych źródeł. Jak już wiesz, WordPress oferuje mnóstwo wtyczek oraz motywów. Pokusa ich instalacji może być tak duża, że przy kolejnej próbie przetestowania nowej wtyczki lub motywu, Twoja strona po prostu wyświetli błąd. Jednym z powodów jest instalowanie wtyczek lub motywów z niezaufanych źródeł. Wiele osób udostępnia nawet płatne wtyczki za darmo. Można znaleźć je na niezbyt legalnych stronach. Bardzo często znajduje się w nich jednak złośliwe oprogramowanie, które tylko czeka na kogoś, kto zainstaluje taki dodatek właśnie ze złośliwym kodem na swojej stronie. Dlatego jeśli nie jesteś pewien co do źródła, to po prostu nie pobieraj takiej wtyczki. Skup się na oficjalnym katalogu wtyczek, który znajdziesz w swoim tutaj kokpicie WordPressowym. Chociaż i tutaj często zdarzały się przypadki, że przez jakiś czas można było znaleźć zainfekowane wtyczki. Jednak zostały one szybko wychwycone i usunięte z oficjalnej biblioteki WordPressowej. Następny błąd to brak mobilności. Trend ten w nowych szablonach nie jest już wielkim problemem, ponieważ 90% nowo powstałych skórek jest po prostu przystosowana już na urządzenia przenośne, komórki, tablety. Jednak w sieci nadal działają strony, których widok na smartfonach jest po prostu nie do zaakceptowania. By zobaczyć, jak Twoja strona wygląda w danej rozdzielczości, wpisz po prostu tutaj jej nazwę i wybierz wybraną rozdzielczość. Pamiętaj również, że Google stawia przede wszystkim na mobilność i jeśli nie posiadasz strony przystosowanej do urządzeń mobilnych, to Twoje pozycje w wyszukiwarce niestety z czasem będą spadać. Następny błąd, o którym powiemy, to skrócone linki. O co chodzi? Chodzi tutaj o bezpośrednie odnośniki, czyli przechodzimy do zakładki ustawienia bezpośrednie odnośniki. Często możemy znaleźć linki do artykułów z taką końcówką. Nowe wersje WordPressa z automatu włączają prawidłowe ustawienie linków, które powinno wyglądać mniej więcej tak. Trzeba przyznać, że takie ustawienie linka nie jest zbyt atrakcyjne, jeśli chodzi o użytkowników, ale również jeśli chodzi o optymalizację Twojej strony i pozycjonowanie. Linki powinny mieć strukturę ze słowami kluczowymi, które opisują daną stronę, dany artykuł, tak jak w tym wypadku. By to zmienić, po prostu zaznaczamy sobie ten rodzaj wyświetlania linków. Następny błąd to odblokowanie indeksowania.
Jeśli zastanawiasz się, dlaczego Twoja strona nie jest widoczna w wyszukiwarce, oczywiście powodów może być wiele, jednak warto sprawdzić jeden z nich, czy w zakładce ustawienia czytanie w opcji widoczność dla wyszukiwarek jest odznaczona opcja proś wyszukiwarki o nieindeksowanie tej witryny. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, to jak sama nazwa wskazuje, wyłączasz wtedy widoczność Twojej strony w wyszukiwarce. Następny błąd to brak tytułu i opisu witryny. Często możemy natrafić na strony z opisem strony typu to tylko kolejna strona oparta o WordPressa. Wystarczy wpisać tą frazę w wyszukiwarce i zobaczcie, jak dużo takich stron nadal istnieje. Jest to tylko i wyłącznie zaniedbanie twórców tych stron. Po prostu nie zwracają oni uwagi na optymalizację, czyli na wpisanie odpowiedniego tytułu, czyli to, co znajdziemy tutaj na pasku, oraz o wpisanie odpowiedniego opisu strony, czyli to, co znajdziemy w opisie wyszukiwarki strony. By to zmienić, przejdź do zakładki ustawienia ogólne i mamy tu tytuł witryny. Wpisujemy tu tytuł strony głównej i jej opis, czyli to, o czym jest strona. Następny błąd to zbyt wiele kategorii oraz tagów. Możliwość tworzenia kategorii oraz tagów w WordPressie zachęca oczywiście do ich tworzenia. Jednak należy tutaj zachować umiar i jeśli Twoja witryna nie jest zbyt rozbudowana i nie piszesz codziennie kilkudziesięciu tekstów, to nie twórz dużej ilości kategorii. Bardzo często można zobaczyć blog, gdzie po przejściu do wybranej kategorii widzimy tylko jeden lub też dwa wpisy. To samo dotyczy tagów. Opisywanie artykułu dziesiątkami tagów przyniesie oczywiście odwrotny skutek do zamierzonego. Wprowadzi chaos w nawigacji na Twojej stronie. Trzymaj się zasady, by artykuł opisywać maksymalnie trzema tagami i by tworzyć bardziej ogólną kategorię niż rozbijać na kilkadziesiąt mniejszych. Jeśli jesteśmy przy kategoriach, to następny błąd brak opisów kategorii. Dodawanie opisów do kategorii, czyli przechodzimy sobie w nazwę kategorii, edytuj i mamy tu opis naszej kategorii. Opis jest ważny dla wyszukiwarki, ponieważ zwiększa szanse na stworzenie właśnie strony kategorii przez wyszukiwarkę. Kolejny bardzo, ale to bardzo częsty błąd to brak optymalizacji obrazów. Jak wiadomo, WordPress. Do WordPressa w bardzo prosty sposób możemy dodać obrazy do artykułu. Jest to bardzo łatwe, intuicyjne i każdy na pewno poradzi się z dodaniem zdjęcia. Dlatego tak chętnie dzielimy się ze swoimi graficznymi zasobami, pisząc nowe artykuły. Jednak nadal większość świeżo upieczonych użytkowników zapomina o rzeczy najważniejszej, o kompresji obrazu. Po prostu wrzuca zdjęcie tak, jak wyszło prosto z aparatu. Zobaczmy sobie przykład. Mamy tu zdjęcia prosto z aparatu i klikając na, powiedzmy, to zdjęcie, widzimy jego wymiary. Wymiary są bardzo duże i rozmiar to 10 mega. Jest to bardzo, ale to bardzo duży rozmiar. Często po prostu takie zdjęcie przeciągane jest do biblioteki i wstawiane na stronie. Zobaczmy, jak duże jest to zdjęcie. To zdjęcie tak naprawdę wydłuży nam bardzo mocno czas ładowania strony, na której będzie się ono znajdować. Dlatego zadbajmy o prawidłową kompresję zdjęć i grafik wrzucanych na stronie. Jak to zrobić? Po pierwsze, zmniejszając ich rozmiar, tak jak mówię, wielkości rzędu 4000 pikseli, chodzi o rozdzielczość,
są zbyt duże do stosowania na stronie. W zupełności wystarczy wielkość rzędu 1000, a nawet mniej, 800. Jak to zrobić? Po prostu w dowolnej przeglądarce graficznej zmienimy rozmiar tego zdjęcia, wpisując na przykład 900. Pamiętajmy, że zdjęcie waży 10 mega i zobaczmy, co się stanie, jeśli zapiszemy je w takiej rozdzielczości. Jak widzimy, fajna rozdzielczość już do stosowania na stronie. Zapiszemy je sobie i jeśli chodzi o format, to JPG jest dobry dla zdjęć, PNG dla grafik typu logo, gdzie wyższa jakość jest bardzo ważna. Dobra, zapisujemy sobie to zdjęcie i zobaczmy. Jak zmieniło one swoją objętość? Waży teraz 108 kg, czyli jest to naprawdę znacząca różnica, jeśli chodzi o optymalizację. Mało tego, to zdjęcie możemy jeszcze skompresować. Możemy je skompresować za pomocą kompresora grafiki, który znajdziemy tutaj. I tak, mamy nasze zdjęcie, waży ono 108 kg. Przeciągamy je sobie do naszego kompresora i zobaczmy. Aha, ten kompresor działa tylko do plików PNG. Zatem jeśli mamy rozszerzenie PNG, to tutaj możemy skompresować sobie taki plik. Zapewniam, że czasem nawet do 70% możemy odzyskać jeszcze tutaj rozmiaru. Ok, przechodzimy dalej. Brak kontaktu to również bardzo częsty błąd, jeśli chodzi o strony, zwłaszcza strony firmowe. Jak wiadomo, strony firmowe mają główny cel, to chęć zdobycia i dotarcia do nowych klientów. Jednak jak chcemy do nich dotrzeć, jeśli nasza strona nie posiada formularza kontaktowego? Bardzo często możemy spotkać w internecie strony, które po prostu nie posiadają pod strony kontakt żadnego formularza i taka strona jest bezużyteczna. Dlatego dodajmy sobie formularz kontaktowy zawsze do naszej strony. I ostatni błąd to spam w komentarzach. Jeśli umożliwiamy użytkownikom komentowanie na naszej stronie, to możemy być pewni, że w niedługim czasie zaleje nas fala spamerskich komentarzy. Dlatego po pierwsze zawsze należy moderować komentarze. Znajdziemy je w zakładce komentarze. A po drugie należy zastosować wtyczki, które ograniczą spam, na przykład wtyczka 0 spam. Taka wtyczka z pewnością pomoże nam w walce ze spamem. Jeśli natomiast nie mamy czasu na moderację komentarzy, to po prostu wyłączamy możliwość komentowania w zakładce ustawienia dyskusja i odznaczamy zezwól na komentowanie nowych artykułów. To tyle, jeśli chodzi o częste błędy. Poniższa lista to tak naprawdę bardzo podstawowe błędy, jednak nadal popełniane przez wielu świeżo upieczonych użytkowników. Oczywiście lista grzechów WordPressowych jest znacznie większa. Być może omówimy sobie ją w innych lekcjach. A co wy byście dopisali do tej listy?